To tam trzy minuty adwentowego wtorku to idealny czas, żeby usiąść przy Słowie Bożym, posłuchać w adwencie szczególnie. Co mówi do nas Bóg? To bardzo ważny okres, okres, kiedy budzimy tęsknotę i pragnienie Boga. A cóż lepiej budzi jak czytanie Słowa Bożego? No pewnie jeszcze Eucharystia, ale to też Słowo Boże przecież też jest na Eucharystii. I z tej Eucharystii czerpiemy właśnie to Słowo. A co dzisiaj Pan mówi na Mszy Świętej? Mówi do nas o tym, że szczęśliwe są oczy tych, którzy widzą spełnienie obietnic mesjańskich, którzy widzą, tak jak mówi, że szczęśliwe oczy Wasze, które widzą to, co właśnie chcieli widzieć wszyscy prorocy z Starego Testamentu, wszyscy, którzy żyli przed nimi, bo chcieli zobaczyć, co? Wypełnienie się obietnic mesjańskich i władzę Mesjasza. Władzę, który potrafi, właśnie wprowadza prawdziwy pokój, prawdziwe potrafi przede wszystkim dawać zbawienie. To jest najważniejsze w tym, co przynosi Pan Jezus. Czas Adwentu to czas również takiego, można powiedzieć, małego wypełnienia się obietnic mesjańskich, kiedy my odkrywamy w sobie tęsknotę za Bogiem, kiedy odkrywamy jakoś, jakieś ciemności naszego serca, nasze grzechy w tym czasie, odkrywamy, że byliśmy daleko od Pana Boga, to On w tym czasie, już nie czekając na Boże Narodzenie, już teraz przychodzi do nas i właśnie to przyjście, tak jak mówi, też w Mszale słyszymy podczas Mszy Świętej, że, że Bóg przychodzi, błogosławieni, którzy zostali wezwani, na Jego ucztę, tego, który już przyszedł do nas, On już jest obecny, już jest tutaj pośród nas i nie musimy czekać na wypełnienie się y, jakichś czasów, czasy mesjańskie już trwają i właśnie nasze ostrze są bardziej szczęśliwe niż wtedy apostołów, no bo wtedy oni czekali jeszcze przecież Pan Jezus z, z nimi y, kilka miesięcy, co najmniej jeszcze był właśnie w takiej y, fizycznej, fizycznej postaci, może pomyślimy, mieli fajniej, bo mieli Pana Jezusa na wyciągnięcie ręki. Tylko my też mamy na wyciągnięcie ręki, nawet wyciągnięcie języka, że możemy Go przyjąć w Komunii Świętej i to jest dużo, dużo więcej niż mieli apostołowie. To, co się się dzieje sam Pan Jezus, mówi, że kiedy Duch Święty przyjdzie, zostanie dany. Kiedy odejdzie ten człowiek do domu ojca, to w tym momencie jeszcze będzie więcej niż teraz. Więc tak naprawdę mamy owoce czasów mesjańskich, możemy z nich czerpać. Dlaczego tak owoców mało widać tych w świecie? Bo mało kto czerpie. Źródło jest niewyczerpywalne, można jak najwięcej z Pana Jezusa brać, a jakby wszyscy tak brali, to by był po prostu no, raj na ziemi, by był praktycznie. No ale tego niestety nie mam, ale w tej naszej pustyni, w pustyni naszego życia, pustyni tego świata, my bądźmy tymi, którzy czerpią każdego poranka ze słowa Bożego, którzy czerpią z Eucharystii, najlepiej codziennej, żeby się napełniać, szczególnie w Adwencie. A zapraszam też ciebie serdecznie, jak jeszcze nie byłeś, to dzisiaj kolejny odcinek Wytęsknionych. Jak chcesz dobrze przeżyć Adwent, to przeżywaj go przede wszystkim przy Panu Jezusie, a może te filmy też ci jakoś pomogą odkryć Tęsknotę z załogiem, że jesteśmy wytęsknieni. Na ten adwentowy czas, na ten radowanie się z tego, że już możemy czerpać, i nie tylko na radowanie się, że możemy czerpać, ale przede wszystkim skoro możemy, to to róbmy, czerpmy z Pana Jezusa jak tylko się da najwięcej. Niechcie, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!